Przed nami emocje na światowym poziomie. Spotkanie to komentować będą Dariusz Szpakowski i Włodzimierz Szaranowicz. Reprezentacja Hiszpanii występowała w mistrzostwach świata, czy też mistrzostwach Europy. Przez lata hiszpańscy kibice mówili, grają pięknie, jak zawsze, przegrywają jak zwykle. Ale ostatnio to się zmieniło. Tak, teraz można by dołożyć, grają pięknie jak zawsze i wygrywają jak zwykle. Jesús Navas. Pytanie, czy utrzyma się przy piłce? Tak. Ależ ładne, techniczne zagranie. Arbeloa. Jesús Navas. Dobrze próbował, ale stracił. Jesús Navas. Cudownie dograł. Dośrodkowuje. Jesús Navas. Ofiarnie teraz interweniował. Zablokował ten strzał. Xavi Conceicao. W piłce Cristiano Ronaldo. Helder Postiga. No, wszyscy są ciekawi dzisiejszego występu tego gracza. O nim możemy się spodziewać, że będzie we wszystkich miejscach na boisku. Prawie jednocześnie. Pod tym względem nigdy nie zawodzi. Blisko już do bramki. Czy to wykorzysta? Uderzenie? Znakomicie bramka. I za chwilę rozpoczną od rzutu rożnego. Fantastyczna interwencja, stanął na wysokości zadania, zażegnał niebezpieczeństwo. Dobra główka, utrzymują się przy piłce. Arbeloa. Jesús Navas. David. Jordi Alba. No, gdyby sekundę później ruszył do tej piłki, atak spalony. Andres Iniesta. David. Blisko pole karne, może strzelać. Czy to wykorzysta? Kolejna bardzo dobra interwencja bramkarza. Skuteczna, ale tak naprawdę nie było zagrożenia bramki. Andres Iniesta. No, niezbyt dokładnie teraz Iniesta. Raúl Meireles. Xavi Conceicao. Uwaga, ta piłka skierowana jest w stronę Postigi. Davidia. Nie dał rady obrońca. No nie nazwałbym tego zwycięskim pojedynkiem. Wspaniały odbiór, mają szansę zaskoczyć rywali. Wymiana podań między dwójką graczy. Andres Iniesta. Blisko pole karne. Piłka przekracza linię końcową, no i rozpoczną od własnej bramki. Co za precyzja, świetnie podcięta piłka. Piłce Cristiano Ronaldo. Kolejny udany odbiór. No w tym rejonie boiska panuje niepodzielnie. Świetnie to zrobił, no wręcz wirtuozerskie zagranie. Andres Iniesta. Sergio Busquets. Jesús Navas. No, może być groźnie. Wspaniałe zagranie, świetna technika, brawo. Oddaje strzał, świetnie interweniuje. No, strzela! Mimo że niecelnie, to brawa za tę decyzję. Ależ walka o piłkę. João Moutinho. Zobaczymy, czy uda mu się ten ślisk. Raúl Meireles. Ładnie piętą dograł. David. Veloso. Przeskoczył i nie udało się rywalowi odebrać mu piłki ślizgiem. Pepe. Miguel Veloso. Pepe. João Quinho. Jordi Alba. No i udało się odzyskać piłkę. Dobra sytuacja, niebezpiecznie. Obrońca przejmuje dośrodkowanie. Po pierwszej części remis bezbramkowy. Aż 3 graczy za moment wejdzie na boisko. Zapraszam na drugą połowę spotkania. Jednak sędzia nie przerwał gry. Nie odnieśli jednak korzyści, więc będzie rzut wolny. João Moutinho. Portugalia w natarciu może być groźnie. Udana pułapka ofsajdowa. Pedro. David. sobie poradzi. Arbeloa. Sędzia pozwala kontynuować akcję. Przywilej korzyści, bardzo słusznie. Fernando Torres. Próbował nawet udanie, ale nie opanował. Helder Postiga. Sędzia świetnie zinterpretował ten fragment gry. Tak, sędzia puścił grę, ale kary nie odpuścił. No dobrze to sędzia wychwycił. Minimalny spalony. Wciąż remisowo, czasu do końca coraz mniej. Słusznie trener decyduje się na zmianę. Może ten gracz odmieni losy tego spektaklu. No, z tego miejsca można strzelać. Dobrze, udane, czyste odebranie piłki. David. Jordi Alba. Kapitalna wrzutka. Udanie przerwali tę akcję. Zdecydowane wybicie obrońcy, no i koledzy z drużyny oraz bramkarz są mu wdzięczni. Oszukał obrońcę. Czy... No, będzie gol! Czytelne podanie, zbyt czytelne, przynajmniej dla niego. Raúl Meireles. No, ucieka obrońcy. Czy to wykorzysta? Bezbłędny dzisiaj w odbiorze piłki. Piłka ponownie odegrana do Torresa. Przejęcie piłki pod własnym polem karnym, dobra interwencja. João Moutinho. Pepe. Nani. Szkoda, mógł przejąć, niewiele brakowało. Strata piłki. Może zagrać piłkę do środka. No i znowu są przy piłce. Ważne przejęcie. Xavi. Bruno Alves. Na połowie czy jest szansa? Bramka z górą. Obydwie drużyny próbują objąć prowadzenie. Jednak dzięki doskonałej interwencji bramkarza nadal mamy remis w tym meczu. Mamy zmianę. Trener próbuje czegoś nowego w nadziei, że obejmie prowadzenie. Dobra wrzutka w pole karne może być groźny. Trudny do obrony strzał, ale stanął na wysokości zadania. Pewnie chwycił piłkę. David. No i Cristiano Ronaldo. Spójrzmy, Portugalia przed szansą. Ależ waleczny jest Xavi. On odzyskał piłkę. No przy tym pressingu nie miał innego wyjścia Cristiano Ronaldo. Wypchnięty poza boisko. Xavi. Sergio Busquets. Ach, imponuje dzisiaj tymi podaniami. Pedro, Arbeloa, Andres Iniesta, udane podanie, uderza, ależ wyłapał to mocne uderzenie. Zender Postiga. No to dzisiaj jego dzień, znowu jest ostoją. Sergio Busquets. Andres Iniesta. Blisko już do bramki. Czy to wykorzysta? Jest okazja. Obronił, nie złapał, piłka w grze. Dostał piłkę w trybuny wysoko nad poprzeczką. To zupełnie amatorskie zagranie z jego strony. Sergio Ramos. Andres Iniesta. Słuszna decyzja, rzut wolny. Zobaczymy, czy go wykorzystają. Spójrzmy, sędzia pokazuje czerwoną kartkę. W takim zagraniu nie można spodziewać się było czegokolwiek innego. Tak, no widać wyraźnie w powtórce, że było tu trochę szarpaniny. Zupełnie niepotrzebne te przepychanki. Sędzia musiał przerwać grę. Wyraźna zmiana taktyczna. Mamy remis w drugiej połowie spotkania. Trener zdecydował się na wprowadzenie gracza ze świeżym zapasem sił. Ostrzeżenie myślę, że będzie skutkowało. No, przywołuje kolegę z drużyny. Być może będzie kombinacyjne rozegranie tego rzutu wolnego. Ładnie chciał to zrobić, ale nie wyszło. Andres Iniesta. Szkoda, za szybko chciał ruszyć do tego podania. Spalony. Pedro. Robi się niebezpiecznie. Ależ ładnie to zrobił, przeskoczył nad wykonującym ślizg rywalem. Pedro. Brawo za to wybicie głową. Mamy rzut wolny. Odnotujmy, mecz zakończony w regulaminowym czasie gry i mamy remis.